Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w drugim z Half-Life 2 Episode 1. Dobrze. W poprzednim odcinku żeśmy razem z Alex weszli do Cytadeli w celu opóźnienia niszczenia reaktora. Gordon? What's going on in there? Znowu biegać nie mogę. Tak, moi drodzy, i ponownie nasze działo grawitacyjne zostało stuningowane. Nawet zapomniałem na początku pierwszego odcinka, kiedy Doc nam wręczył te działo grawitacyjne, po czym je zgubiliśmy. Właściwie znikło ono i trafiło do, że tak to już nazwę, uzbrojenia Cytadeli. Mamy pierwsze przetrwanie w tym odcinku, no to zapomniałem wam wspomnieć, ale już zresztą na pewno zauważyliście, że działo grawitacyjne właściwie się całkowicie wyzerowało. Ładowarka kolejna, ale nam na razie nie służy do niczego. Tak, i teraz będziemy musieli... Teraz będziemy musieli sobie tak oto drogę tworzyć, mosty energetyczne. Cholera jasna, gdzie? Spadaj. Gdzie? Ja właśnie nie mogę się zupełnie skoncentrować, kiedy ktoś już strzela coś, kiedy ktoś coś ciągle nawija w odcinku, a ja w tym momencie chcę wam coś właśnie przekazać. To mnie dosłownie rozprasza. Porządku. Jest jedna energia. Wow, już myślałem, że nie skoczę. Na razie mamy. Dobra, na razie mamy spokój z żołnierzami. Nieco zdrowia, żebym stracił, ale nic mi nie będzie. Jezu. Mówiąc, to się teraz nieco wystraszyłem tych żołnierzy. Dobra, tutaj mamy dziurę. Tam będzie też żołnierz jeden. Tak. Stridery. Ale zasuwają, lol. Tak szybko jeszcze chyba nigdy nie szły. Zniszczony.
wszystko dosłownie, cała cytadela się rozpada, no i to nam też utrudnia zadanie tym samym. Drugie wczytywanie. Okej, okay, jest to dosyć... LOL. Wytyfy. Jak on przez to przeniknął, to ja nie wiem. Jest to dosyć lubiany przeze mnie moment w tej grze. Może w tym epizodzie jednak, bo gra to jest ta sama, tylko epizody się różnią. My musimy jednocześnie bronić się od spadających właśnie takich ciężkich rzeczy. Musimy zjechać na sam dół. I to mi się nawet dosyć podoba. Nie wiem czemu, nie wiem czy któryś z was to lubi. Jednak ja bardzo. I to bardzo. Watch out! Here comes more. Że mnie to przyciągnął, co miałem. Niechcący. A Jezu, jak się wystraszy, myślałem, że znowu. Dobra, teraz mamy chwilę spokoju. Can you get it going again? Mamy stalkera. Ale masz krzywe nogi, chłopie. Dobra, dam mu spokój. Kulę energetyczną biorę. W porządku. Siema. Nie no, ja chyba screena zrobię na pamiątkę. Zaraz, zaraz, zaraz. Okej. Ach. No i właśnie o to mi chodziło. Tak, no i teraz chyba zaczniemy już kolejny rozdział. Jak on się nazywa, to nie pamiętam właśnie. Trzecie wczytywanie w tym odcinku, albo czwarte, o ile dobrze liczę. Tak, teraz na pewno nowy rozdział zaczniemy, tylko jak on się nazywał? O, bezpośrednia interwencja. I w tym rozdziale już... Ha, dzięki! No chyba nie. No ta czwórka, czy tam trójka, to mnie zaskoczyła, żołnierzy.
Tak, moi drodzy, i to jest właśnie ten cały reaktor, o którym była mowa w poprzednim odcinku. Let's see if we can find a way through the control room. The elevator's down in the core entry. Let me see if I can call it back to this level. These readings are off the chart. I hope it's not too late to re-engage the containment field. Good thing you know what you're doing. Well, here's your elevator. Dziękuję bardzo. Gordon, I wish there was something else I could do to help. Hurry back. Dobra, no i teraz my, Gordon Freeman, główny bohater serii Half-Life 2. Musimy właśnie jak ładnie, dwa stalkery naraz, nie no. Musimy właśnie, że tak powiem, uratować od śmierci, od zniszczenia reaktor Cytadeli. W porządku. Tak więc robimy swoje. Jezu, nie. Ach. Ja pierdzielę. To było niechcący. Teraz tędy, tak. Jezu, co to było? Okej, muszę się podładować najpierw. Szybko wziąć kulę energetyczną, bo już będzie ona nam potrzebna. Tak, i do opóźnienia zniszczenia reaktora posłużą nam dokładnie takie oto urządzenia w dwóch albo trzech miejscach. Jezu! Spierdzielać. Cóż, zrobiłem mu screena i to bez ani jednego obrażenia wyjść cało z takiej sytuacji, no to naprawdę ładnie. W porządku. Teraz muszę uniknąć tych kul energetycznych. Ajajajajajajaj, szybko. Zapomniałem skoczyć, znaczy nie zdążyłem raczej.
kolejna kula energetyczna się kłania. Skąd ją wziąć? A, stąd. Bo tam nie miałem zasięgu. Byłem poza zasięgiem właściwie, no i... Fuck you! Aha, tutaj miałem kulę, Boże! Się zniszczyła, bo za długo ją miałem w dziale grawitacyjnym, a one muszą być przechowywane właśnie w tych takich, że tak powiem, paskach, w których głównie bierzemy je do pomocy. Czegoś tam. Dobra, muszę się przygotować. A nie, tutaj nie masz również już, okej. Okay. Teraz dosyć nieco, może nie jest to aż tak jest trudne zadanie, ale bardzo ryzykowne. No i widzimy Alex, Jezu! Spierdzielać. Dobra. Nienawidzę tych manhunów. Dalej. Nie wiem, czy zabiłem dokładnie tego samego żołnierza, który strzelił do mnie z tej kuli energetycznej, bo za to chyba jest osiągnięcie, o ile się nie mylę. Wa 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 wa. Mam tarczę. Ta strona, która jest zaznaczona na czerwono. No i będzie załatwiona. Trudne. Chociaż za pierwszym razem muszę przyznać, że trochę przy tym kombinowałem i nie wiedziałem, co mam zrobić. Tak, moi drodzy, i w ten oto sposób opóźniliśmy działanie, opóźniliśmy niszczenie właściwie reaktora Cytadeli. Przy tym zyskujemy więcej, coraz więcej czasu, zyskujemy więcej czasu na ucieczkę z CT-70 poza zasięgiem jak najdalej od Cytadeli, od ucieczki od wybuchu. Gordon, you did it! The containment system's back in place. It won't last forever, but at least we've bought a little time. While you were in there, I did some poking around on the control data. They were trying to start a chain reaction, all right. No już nie udawaj, że patrzyłaś tam na reakcję łańcuchową. Widziałem się, jak ciągle patrzysz tam na mnie. I can't tell what the packet contains, but it's important enough that they're willing to sacrifice the whole citadel to send it off. We need to get it back to my dad and Dr. Kleiner at the outpost right away. I've been pulling down a copy. Whatever it is, I have a feeling it's bad news for all of us. There's something else. It's Judith. Take a look.
fairly sure I've pinned down the location of the project. It's hard to say how much of it might have survived intact, or whether there's anything remaining that could compromise our work, if it were discovered by the Combine. We'll need to take a close look at it, of course, but I should be able to give a better opinion within a few hours. If the site is where we think it is, then it should be no more than... I'm gonna cut this short, we may have been spotted. Where the hell is she? Tak, to stworzenie, które zniszczyło kamerę, to ono się nazywa Hunter i będziemy z nimi walczyć w epizodzie drugim już. Wow. Szybko, przerabiaj. To też. Od razu je tutaj ustawię. Dobra, ja się odsuwam. Ładnie podskakują. Uciekaj. I tak nie uciekniesz. Dobrze, czyli że będziemy już uciekać z tej cytadeli. To you if you resist. Or if you're just in the wrong place at the wrong time. God, I hope you don't know anymore. All right. Let's see where this train is headed. With any luck, we should be well out of the city before it's too late. Thank God we're not on foot. Let's hope the worst is over. It looks like you saved our lives again. Oj, przestań, bo się zadumienię. What's that? Nic takiego na cały czas. Oh my God. Brace yourself. Wagon wariuje. Siema!
To dobra, koniec żartów. Tak, moi drodzy, tak więc w ten oto sposób żeśmy zakończyli naszą podróż wagonem i być może w jakimś sensie ucieczkę transportem z City 70, ogólnie z tej całej cytadeli. Tak więc to jest moment, aby zakończyć nasz odcinek, w którym zaczniemy jeszcze rozdział Podziemia. Nie lubię tego rozdziału, nienawidzę po prostu w tym epizodzie. Już go zaczniemy i zakończam odcinek. Hold up a sec. I gotta catch my breath. Okay. Well, this might not be as easy as I thought. We're in the same boat as the other evacuees now. On foot to a train station. Let's head for the surface. Tak, i w ten oto sposób doszliśmy do końca drugiego odcinka z tej serii. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę, no i zobaczymy się w następnym odcinku. W następnym odcinku zaczniemy, no i od razu mam nadzieję, przynajmniej taką zakończymy mój najbardziej nielubiany rozdział w tym epizodzie. Tak, że dzięki wam jeszcze raz wszystkim, pozdrawiam, cześć, trzymajcie się wszyscy, hej.